Osoby w wieku 60 plus to grupa największego ryzyka narażenia koronawirusem, stąd też od dnia dzisiejszego z mojej inicjatywy rozpoczęła się akcja przekazywania takiego zestawu, maseczka wielokrotnego użytku, rękawiczki jednorazowe, aby właśnie ta szczególna grupa seniorów 60 plus zabezpieczała się w ten sposób, jeśli już będzie wychodzić z domu, żeby ten pakiet ochronny po prostu miała ze sobą. To jest niezwykle istotne, aby zapobiegać temu, aby ograniczać tą ilość wyjść do sklepu. I w tym celu po prostu wystosowałam też takie przesłanie dla seniorów, że zdrowie jest najważniejsze, więc chrońmy je zakładając maski, rękawiczki, które Wam przekazuję. Razem, choć oddzielnie, jesteśmy silni. Żeby też mieszkańcy odczuli, że cały czas jestem z nimi, cały czas czuwam nad bezpieczeństwem, co tylko należy do zakresu działalności organu samorządowego gminy Ćmielów, wykonujemy natychmiastowo po to, aby mieszkańców uchronić przed istniejącym zagrożeniem. Rozdysponowanie pakietów maseczka ochronna plus rękawiczki będzie odbywać się za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy, którzy zestaw będą zostawiać przy skrzynkach pocztowych na ogrodzeniu danego mieszkańca. W sumie taka forma pomocy trafi do 2127 seniorów z miasta i gminy Ćmielów.